Thank you.
to. Wywyższam Cię ponad wszystko na tej ziemi i ogłaszam Twoje zwycięstwo. Ogłaszam Twoje panowanie nad tym krajem, nad tą ziemią. Ja poniżam każdy lęk. Ja poniżam każdą zarazę. Ja nakazuję jej śmierć. Ja robię to każdego wirusa. Masz umrzeć teraz. Ja mówię do Ciebie, wirusie. Jesteś tu nielegalnie. Okrólestwo na miesiąc. To baranka. To Jeszuły. Jeszuła. Thank you.
Dziękuję Ci, Jezus, że ja w Twoim imieniu mam życie. Dziękuję Ci, Jezus, że śmierć została pokonana. Dziękuję Ci, Jezus, że Ty na krzyżu 2000 lat temu załatwiłeś temat grzechu i śmierci. Dziękuję Ci za to, że Ty pokonałeś.
nadgarstków. Ja dziękuję Ci, że Twoje słowo jest pełne, że ono jest pewne, że ono jest skuteczne, że ono jest pełnym ziarnem. Ja dziękuję Ci, że Twoje słowo jest oparciem dla moich stóp. Dziękuję Ci, że Twoje słowo wynosi mnie jak twierdza ponad moich wrogów. Dziękuję Ci, że Twoje słowo zawsze wykonuje pracę. Dziękuję Ci za to, że Ty mnie zrodziłeś przez Twoje słowo, że wybrałeś mnie przed wiekami, przed czasem. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, że moje oczy patrzyły w Twoje oczy. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ciebie rozpoznałam tutaj na ziemi. Dziękuję Ci, Ojcze. Thank you.
Uwielbiam Cię, wielki, potężny Boże, Królu nieba i ziemi. Uwielbiam Cię, dziękuję Ci za Twoją świętą krew, za dzieło, które wykonało się na krzyżu. Miłością swą,
Thank you.
miłości niż ta, kiedy tworzę. Daj życie za drugiego człowieka. Pomyśl o tym i zdecyduj, co z tym zrobisz. Jeżeli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to jest ten moment. To jest ten moment. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Był czysty. Był niewinny. I umarł za twoje grzechy. I zmartwychwstał trzeciego dnia. I jest teraz w niebie. I Jezus Chrystus jest jedyną drogą do nieba, jedyną drogą do Ojca. Jeżeli ustanowisz Go prawdziwie swoim Panem i Królem, będziesz ocalony. Już dziś zawołaj do Jezusa i powiedz: Jezus, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego serca, oddaję Ci moje życie. I On przyjdzie. On przyjdzie. I będziesz wolny. Będziesz posadzony w okręgach niebieskich z samym Bogiem. Nie będziesz żył Ty, ale będziesz żył Chrystus. Uwierz w to. Przyjmij to. To jest za darmo. Zbawienie jest za darmo. Za darmo. Nie musisz się starać. Nie musisz próbować. On już wszystko zrobił. Przyjmij to. I teraz ja ogłaszam wolność dla jeńców. Wolność dla każdego jeńca. Jeżeli boisz się, że umrzesz, to ja mówię: nie umrzesz, ale będziesz głosił dzieła Pana. Nie umrzesz, ale będziesz głosił dzieła Pana. Ja Ciebie wyzwalam z lęku. Ja nakazuję lękowi się usunąć. Jeżeli jesteś zapresjonowany chorobą, ja mówię do tej choroby: masz się usunąć teraz. Ja proklamuję, że jeńcy będą uwalniani na te słowa, że choroba, śmierć i lęk odchodzi teraz. Teraz. Dziękuję Ci, Jesiuła, że wszystko się wykonało. Wszystko się wykonało. I Twój pokój. Ja ogłaszam Twój pokój. Pokój, który przenika każde zrozumienie, który wywyższa każde zrozumienie. Pokój. Pokój nad każdym umysłem. Pokój nad każdym sercem. Twój pokój. Nie pokój z tego świata. Twój pokój, Jesiuła. Ja to ogłaszam nad każdą osobą, która to ogląda. Twój pokój, Jesiuła. I Twoje panowanie. Panowanie nad każdym umysłem. Panowanie nad uczuciami. Dziękuję Ci, Jesiuła, że Ty jesteś początkiem i końcem. Ty jesteś początkiem i końcem wszystkiego. Wykonało się! Wykonało się!
przeciwko jakiejkolwiek myśli w umysłach ludzi, którzy będą tego słuchać, która będzie chciała ich umysł opresjonować. Modlę się przeciwko temu teraz w imieniu Jezusa. Diable, ja ogłaszam, że wszystkie Twoje kłamstwa w umysłach ludzi, którzy będą tego słuchać, upadają teraz w imieniu Jezusa. Nie masz prawa do tych ludzi, sierama kule bez sortu. O, rachasza karabasa kule meszel. Nekatala mara sortu, noro kule masza. Ogłaszam, że jeżeli podjąłeś dzisiaj decyzję, że chcesz iść dalej z Bogiem, że chcesz doświadczyć więcej, to wszelka myśl podnosząca się przeciwko poznaniu Boga, podnosząca się przeciwko życiu w Jego prawdzie, upada teraz w imieniu Jezusa. Przyjaciele, jeżeli chcecie doświadczyć więcej w życiu z Bogiem, jeżeli chcecie nauczyć się praktycznie z Nim żyć, jeżeli chcecie nauczyć się, jak realnie przeciwstawiać się diabłu i niszczyć jego dzieła, jeżeli chcecie poznać nas bliżej, zobaczyć, dlaczego nie boimy się diabła, dlaczego w ogóle poznaliśmy Jezusa, kim On jest na co dzień w naszym życiu, skontaktujcie się z nami. Nazywamy się Kością Mocy. Bez względu na to, z jakiego miejsca w Polsce pochodzisz, wejdź do internetu na Kością Mocy. Zadzwoń do nas, a my skierujemy Cię do osób, które mieszkają najbliżej Ciebie. Jezus jest żywy. Jezus żyje w nas. Poznaliśmy Go osobiście. Uwielbiamy Go, bo On jest naszym Królem. Manifestujemy Jego moc, bo poznaliśmy naszą tożsamość w Nim. I Ty możesz mieć tak samo. Już nigdy diabeł nie musi Cię oszukiwać, ale żeby żyć w prawdziwej wolności od diabła i jego dzieł, żeby żyć w prawdziwym uwielbieniu Chrystusa, żeby doświadczać prawdy Boga na co dzień, musisz poddać się Duchowi Świętemu. Musisz poddać się prawdzie Boga. To jest dla Ciebie dzisiaj dostępne przez Twoją decyzję. Dziś zdecyduj i żyj. Thank you.
Dziękuję.